dzieci o przepastnych oczach. Dlaczego malujesz takie dziwne, wielkie oczy? Z oczu można dużo wyczytać. Są zwierciadłem duszy. Zapamiętujemy te oczy na zawsze. Przenikają nas dreszczem. W dzisiejszej sztuce nie co dzień trafia się na podobną ekscytację. W dodatku twórcy filmu powołują się na Andy'ego Warhola. A to przecież ten właśnie amerykański prorok popkultury głosił, że niekoniecznie trzeba się wyróżniać. Że każdy powinien być jak każdy. Tymczasem Margaret, bohaterka naszej opowieści, odwrotnie, czuje dogłębny przymus, by się odróżnić. W tym celu wykonuje skok na głęboką wodę, a właściwie skok z trampoliny do pustego basenu. Zwykle nie przyjmujemy kobiet. Pani mąż się zgodził, żeby pani pracowała? Jesteśmy w separacji. Maluje łóżeczka dla dzieci, portrety na zlecenie przy miejskiej trasie spacerowej. Wszystko, byle tylko na własną rękę. Ale fajne. Bardzo ładne. Po ile? Dziś mam zniżkę, $2. W ten sposób rekonstruuje siebie samą.